Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowa Technika Wojskowa. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo krótkie pytanie, od którego chciałbym wyjść. Na jakim etapie według pana jest wojna? No, wojna Rosji z Ukrainą. Oczywiście. No, jest na etapie trochę takich działań pozycyjnych, oczywiście patrząc na całość frontu, bo lokalnie obie strony próbują uzyskać jakieś zdobycze terytorialne. Rosjanie głównie w obwodzie donieckim, Ukraińcy no bardziej na pograniczu obwodu charkowskiego i ługańskiego. Natomiast no, co do zasady, no, pogoda jest tam fatalna. Nawet w mediach społecznościowych można zobaczyć te obrazki no, błota, generalnie błota i przebywających w takich warunkach żołnierzy, sprzętu. Więc dzisiaj ten manewr wojskiem, ta jakaś próba uzyskania tej przewagi, no jest zdecydowanie utrudniona, dlatego nie bez powodu mowa o tym, że mróz, czyli takie ściśnięcie gleby, może ułatwić zadanie i nawet nie będzie problemem temperatura, a żołnierze przyzwyczajeni do takich warunków mogą no, wykonywać swoje zadania. No właśnie widzimy te obrazki, panie redaktorze. Widzimy tych żołnierzy akurat tym razem w śniegu, ale są też takie w błocie, po kolana. Są takie materiały pokazujące, jak wyciągają nogi z butów, jak zabezpieczają się przed tym, tą wodą. Jak rozumiem, to nie tylko utrudnia po prostu prowadzenie działań, ale to po prostu demotywuje ludzi, odbiera im jakiekolwiek siły. Tak, no, działania przybrały formę takich trzymania swoich linii obrony, chociaż te strategie są różne, bo tutaj też warto odnotować, że zabieranie tych szans Ukraińcom, czyli ich angażowanie, metoda rosyjska to wysyłanie własnych rezerwistów. I tutaj pojawia się wiele takich sygnałów, że oni może nawet atakują, ale nie w celu osiągnięcia jakichś zdobyczy terytorialnych, ważnych punktów terenowych, ale w dużej mierze, żeby po prostu zająć w tym czasie Ukraińców, żeby oni nie byli w stanie jako pierwsi na przykład zaatakować słabszych linii obronnych rosyjskich. Więc tutaj te strategie są różne. No, ta rosyjska wygląda na bardziej taką wyniszczającą, ale no, co do zasady takie działania rosyjskie widzimy od początku tej wojny. Czyli mówiąc krótko, no, takie masowe ostrzeliwanie różnych obiektów, walki wielotygodniowe o poszczególne miasta. Już zapomnieliśmy, ale to przecież wielotygodniowa gehenna Siewierodoniecka, Lisiczańsk, a teraz mniej więcej od lata trwa bój o miasteczko w zasadzie, Bachmut, które kiedyś było traktowane jako taka brama do obwodu donieckiego. Rosjanie próbowali poprzez zdobycie tego takiego węzła obrony ukraińskiej wejść do tego obwodu. Natomiast no, na chwilę obecną chyba te cele są już bardziej prestiżowe, bardziej takie lokalne, no bo ewidentnie nie widać tego potencjału po stronie rosyjskiej, ale też i z drugiej strony Ukraińcy no też na pewno mają swoje braki, cały czas proszą o wsparcie w ciężkim sprzęcie, bo jest to wojna, w której sprzęt bardzo szybko się zużywa. No i no, przede dobrze, wszystkim to panie redaktorze, ludzie. To skoro mówimy o sprzęcie, a Rosjanom kończy się sprzęt? Czy to jest za duża armia, żeby coś się kończyło? Ale są takie sygnały, też wysyłane przez samych Ukraińców, że jeżeli chodzi o ten sprzęt precyzyjny, o rakiety precyzyjne, to tego zaczyna po prostu brakować. Ale widać, że Rosjanie dostosowali swoją taktykę użycia tych precyzyjnego uzbrojenia do posiadanych zapasów. Nie ma już takich ostrzałów po kilka pocisków dziennie. Ewidentnie widać, obrali sobie jeden główny cel, czyli system energetyczny, elektroenergetyczny Ukrainy. I od października mamy do czynienia z takimi falami ataków. To są odpalone po około 100 pocisków precyzyjnych dziennie, które próbują przełamać także dzięki tej ilości tą ukraińską obronę powietrzną. No i to się częściowo udaje. No, pomimo tego, efekt że Ukraińcy jest taki, że raz po raz mamy sytuację, w której miliony osób nie mają prądu, nie mają wody, nie mają ciepła w domach. Tak, bo pomimo tego, że z takich około 100 pocisków udaje się zestrzelić 70, no to te 20 dotrze do swoich celów, a one są no dosyć
skutecznie wybierane przez tych, którzy planują taką operację. No i z tego powodu raczej faktycznie to, co mówią Ukraińcy, można spodziewać się kolejnych fal takich ataków. I o ile może wojskowo Ukraina nie powinna czuć się zagrożona, Rosjanie nie mają tego potencjału, to jednak uderzenia w te miękkie cele, a tak trzeba określić, no właśnie ten system na przykład elektroenergetyczny, który po prostu rezonuje swoimi skutkami na całe państwo, społeczeństwo, gospodarkę. No tutaj ewidentnie Rosjanie przemyśleli swoje zasoby i jak można je wykorzystać w sposób na tyle skuteczny, że no dzisiaj Ukraińcy mają ten problem związany nawet z tym podstawowym zabezpieczeniem potrzeb ludności. Panie redaktorze, mówiliśmy o tym, że błoto uniemożliwia lub bardzo utrudnia prowadzenie działań, a mróz i śnieg? Oczywiście duży śnieg i duży mróz także powoduje określone uboczne działania. No, natomiast co do zasady, ten ciężki sprzęt, który w tej wojnie jest wykorzystywany przez obie strony, czy to czołgi, bojowe wozy piechoty, czy nawet artyleria, która musi często zmieniać swoje stanowiska, żeby uciec spod ognia przeciwnika. Nawet mamy okazję oglądać teraz taki największy kaliber, jaki jest stosowany w tej wojnie, czyli armatę Pion kalibru 203 mm, więc to jest naprawdę ciężkie wyposażenie. No i ono dużo będzie miało ułatwioną, że tak powiem, możliwość poruszania się, jeżeli po prostu ziemia będzie zmarznięta. Śniegu musiałoby być bardzo dużo, mróz też równie wysoki, żeby to paraliżowało działania wojsk jednej i drugiej strony. Raczej spodziewam się, że Ukraińcy będą lepiej przygotowani do tej kampanii zimowej, tak to określmy, bo ewidentnie widać, że po tej stronie rosyjskiej no brakuje wszystkiego. Żołnierze, ci rezerwiści często wrzucają różne filmy na media społecznościowe, gdzie widać, że braki w takim wyposażeniu osobistym są bardzo duże. A myśli pan, panie redaktorze, że Ukraina jest jeszcze gotowa, ma siły, no właśnie jakąś kampanię zimową przeprowadzić, jakąś nową ofensywę, jeszcze w tym roku, jeszcze coś zdobywać? Ja bym tego nie wykluczał, bo sposób działania Ukraińców jest całkowicie odmienny od rosyjskiego. Ten rosyjski, to o czym wspominałem, po prostu uczepienie się jednego miejsca i masowe ostrzeliwanie, wielotygodniowe próby przełamania linii obronnych. Natomiast sposób ukraiński, to co nawet widzieliśmy pod Charkowszczyzną, w obwodzie charkowskim, na początku działań w obwodzie chersońskim kilka tygodni temu we wrześniu, to jest wyszukanie słabego miejsca w liniach obronnych przeciwnika, gdzie często są tylko rezerwiści, na przykład rozciągnięci w swoich liniach obronnych. Na zapleczu nie ma odwodów. Wykorzystanie także i momentu, na przykład gdy przybywa świeża jednostka na dane linie obronne i jeszcze nie jest, że tak powiem, okrzepnięta, czyli mówiąc krótko, ci wiarusi, ci te stare wojsko wycofywane jest gdzieś na tył, na odpoczynek, i w takie momenty ewidentnie Ukraińcy wykorzystali pod Bałaklią czy w obwodzie chersońskim, gdzie nawet stosunkowo nieduże siły, precyzyjnie atakując, zmuszały całą linię obronną rosyjską w konsekwencji do wycofania się. I tak jak w kilka dni Ukraińcy byli w stanie wyzwolić, wejść w głąb tego okupowanego terytorium na kilkadziesiąt kilometrów, w przypadku tego obwodu charkowskiego to było z rzędu 50-70 kilometrów, trochę mniej było na początku w przypadku tego obwodu chersońskiego, ale ewidentnie są to bardziej chirurgiczne operacje. No moim zdaniem też takie efekty uzyskuje się dzięki wsparciu rozpoznawczemu Zachodu, gdzie szybko, terminowo i wiarygodne informacje się uzyskuje, kiedy będzie można uderzyć, w jakim miejscu. A to, co widzimy na tym froncie, gdzie sami Rosjanie, minister Szojgu, prezydent Putin trochę chwalą się, ale jednak to jest oznaka słabości. Ile to dziesiątek tysięcy rezerwistów w bardzo krótkim czasie trafiło na front, czy tam przynajmniej w rejon prowadzenia działań bojowych, no to pokazuje, że jakie problemy mają Rosjanie z wypełnieniem wojskami. No, dobrze, panie redaktorze, to skoro pan o tym mówi, to myśli pan, że skoro jedna mobilizacja nie pomogła, to można się spodziewać kolejnej? Ale pojawiają się takie głosy. Nie wiem, czy już powszechnej, czy znów ograniczonej, czy
czy powszechnej, ale udawanej, że ograniczonej. No ja tylko dodam, że ten dekret prezydenta Putina w punkcie, w którym zawierać, jeden z punktów był niejawny i według osób, które domniemań albo mających jakieś swoje informacje, miało tam chodzić o dużo większą liczbę ewentualnych powołań do wojska. Jeżeli Rosjanie w taki sposób będą, że tak powiem brzydko, zużywać tych rezerwistów, czyli wysyłać ich do takich bezsensownych, nieprzygotowanych ataków, to o czym mówią Ukraińcy, że no, tych ciała zabitych to już są bardzo duże ilości, bardzo duże liczby, no to ewidentnie będzie potrzebne kolejne wzmocnienie. Ja tylko też tak zauważę, że obserwując media rosyjskie, tam wycofanie spod Chersonia, z tego prawego brzegu, tego przyczółka rosyjskiego, no wielki sukces wypracowany też przez Ukraińców, bo nieprzymuszeni Rosjanie by nie wycofali się, nie opuścili tego miasta, ale pojawiły się takie sugestie: tym działaniem odwrotowym zakończyliśmy kampanię 2022. Szykujmy się na wiosenną kampanię 2023 i trwa ten proces przygotowania rezerwistów w Ale Rosji. Tu jest ten problem właśnie, tu jest ten problem, panie redaktorze, że jedna i druga strona przygotowuje się. Pytanie, kto wykorzysta ten czas lepiej i kto ma tego czasu więcej. Na tym polega konflikt zbrojny, że po pierwsze chcemy być lepiej przygotowani, po drugie przechytrzyć chcemy przeciwnika. Dzisiaj to tak naprawdę Ukraińcy decydują, bardziej Rosjanie się obawiają, gdzie i kiedy uderzą Ukraińcy. I tu pojawia się kilka takich terenów, takich obszarów. To jest przede wszystkim ten obwód zaporoski, czyli próba przecięcia tej drogowej drogi, połączenia drogowego pomiędzy Krymem a Donbasem. No ale pojawia się też i pogranicze obwodu charkowskiego i ługańskiego. A cokolwiek wskazuje, że w którymś z tych dwóch miejsc może nastąpić przełom? Że Ukraińcy mogą zabezpieczyć Zaporoże? No, kluczowy rejon ze względu na elektrownię, od razu dodajmy. Elektrownia tak. Elektrownia jest trochę na szczęście na uboczu tej linii frontu. Jest nad brzegiem takiego rozlewiska Dniepru i w praktyce, jeżeli Ukraińcom udałoby się przełamać rosyjskie linie obrony, no to oni bardziej by zostali zmuszeni do opuszczenia tej elektrowni, niż będzie ona stanowić jakieś epicentrum działań bojowych. Oczywiście wszystko to zależy od tego, jakie decyzje podejmą rosyjscy wojskowi. Ale oni spodziewają się tego Zaporoża. I część z tych jednostek, tych spadochronowych na przykład, które są bardziej bitne w tej rosyjskiej armii, zostało przerzucone, mówiąc, które odpoczywają po wycofaniu z rejonu Chersonia właśnie na zapleczu obwodu zaporowskiego. Stanowią kolejną linię obrony. Natomiast wydaje mi się, że więcej takich głosów o jakiejś próbie powodzenia dla Ukraińców jest właśnie na tych obszarach granicy obwodu charkowskiego i ługańskiego, czyli mówiąc krótko w tej północnej części frontu, gdzie tak naprawdę Rosjanie trzymają pewną jedną linię wzgórz i przełamanie tej linii, a trzymają ją w dużej mierze takimi jednostkami dosyć pobitymi już we wcześniejszych działaniach, czy rezerwistami, przełamanie może spowodować, że Ukraińcy znowu włamią się na kilkadziesiąt kilometrów, tym razem w obwód ługański. To już by było naprawdę politycznie kolejny cios. Niczego nie wykluczam, bo ta wojna pokazała, że wielokrotnie możemy być zaskoczeni. To panie redaktorze, to ostatnie pytanie. A myśli pan, że Władimir Putin zrezygnował ze swoich marzeń, żeby zdobyć Kijów? Gdzieś też w obiegu takim medialnym pojawiają się informacje, że w źródłach FSB można usłyszeć, że ten plan wciąż jest, że 100 tysięcy poborowych miałoby w tym pomóc. Myślę, że nawet Rosjanie specjalnie mogliby takie informacje przekazywać, żeby Ukraińcy cały czas czuli zagrożenie. Natomiast wydaje mi się, że to zgrupowanie wojsk rosyjskich, które jest na Białorusi, w dużej mierze to są ci właśnie rezerwiści. To bardziej Białoruś jest traktowane jako takie zaplecze szkoleniowe i ci żołnierze trafią później gdzieś pod Donbas czy w inne rejony tej linii frontu, bo dzisiaj nie można oczywiście tego wykluczyć, jeżeli ten opór prezydenta Łukaszenki zostanie przełamany, kilkanaście tysięcy żołnierzy białoruskich dołączy do tego zgrupowania
działania rosyjskiego. Nie można tego wykluczyć, że jako jeden z takich wariantów działań właśnie zostanie zastosowana jakaś kolejna próba aktywności na północy. No na dziś bardziej bym się spodziewał, że to Białoruś ciągle stanowi zaplecze szkoleniowe, ale też i materiałowe. Zauważmy, że z Białorusi bardziej wywożone jest sprzęt białoruskiej armii, czy to czołgi, bojowe wozy piechoty, czy amunicja, i trafia tam, gdzie ten front jest bardzo chłonny, czyli no głównie Donbas, Zaporoże, to są dzisiaj te obszary walki. I tu stawiamy kropkę. Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowa Technika Wojskowa. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, życzymy dobrego poniedziałku.